imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedł do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy, dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a także i radości, jaką ze sobą niosą. Jednym z takich świąt są święta wielkanocne. Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku. Nie byłoby jednak zmartwychwstania, gdyby nie męka i śmierć Chrystusa. Te wydarzenia, będące centrum chrześcijańskiego przepowiadania, chcemy dzisiaj przybliżyć. Pusty i cichy. Tam poszedł Jezus razem z uczniami, bo był spragniony jeszcze modlitwy. Mówił, że wszyscy tej nocy zwątpią, lecz Piotr zaprzeczał, był pewny siebie. Jezus powiedział, że aż 3 razy zaprze się go, nim kur zapieje. W
ciszę ogrodu wdarła się zgraja. Przyszli po Jezusa, pojmać Go. A Judasz wydał Go pocałunkiem, chociaż był uczniem i nauk słuchał. Wyszli z kijami jak na złoczyńce. Pośród ciemności czuli się pewni. Pojmali zaraz Jezusa. Wyprowadzili Jezusa na śmierć skazanego. On, Bóg, ofiarował siebie za grzech ludu swego. I włożyli na ramiona ciężkie drzewo krzyża. Jezus Chrystus dobrowolnie bóstwo swe uniża. Prowadzili jak złoczyńce kapłani i straże, a przed nimi tłum pospólstwa żonny wielkich wrażeń. Szli za miasto krętą drogą na górę Golgotę. Jezus zbity, kilka kobiet we łzach całe i szła Jego matka. Przebolała razem z Synem każde uderzenie, każda kropla krwi najdroższej, jej duszy cierpienie. Podnieśli krzyż do góry. Męka się zaczęła. Nad głową Jezusa napis dla wzgardy i kpiny. Król żydowski śmiechem wielkim drwili z jego winy. I krzyczeli patrząc w górę: Królu Izraela, uwolnij się, zejdź sam z krzyża. Co potrafisz teraz? O szatę, którą mu zdjęli, losy swe rzucali. Kręcąc się i przeklinając, śmierci wyglądali. A Jezus zniósł oczy w niebo za męki przyczyną. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.
istnieje, ciemność wielka światem obładnęła, a Jezus modlił się głośno. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Podali mu gąbkę z octem, ale on go nie pił. Znów zawołał wielkim głosem, mocą ducha swego. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Skały z gór się rwać poczęły, rozdarła zasłona. Jezus Chrystus, Bóg Zbawiciel, w mękach ludzkich skonał. Starsi i kapłani zebrali się u Piłata, chcąc być wysłuchani. I mówili: pamiętamy, kiedy on żył jeszcze. Mówił: po trzech dniach powstanę. I to jest najgorsze. Każ zabezpieczyć jego grób, aż do dnia trzeciego, by nie wykradli uczniowie ciała Pana swego i nie mówili ludowi,
że On sam wstał z martwych. Gorsza by to była sprawa. Nas to dzisiaj martwi. Rzekł im Piłat. Macie strażę. Zróbcie, jak mówicie. Zbrojną straż tam postawili. Na grobie pieczęcie. W drodze do Boga, w którymś momencie życia, my również znajdziemy się w cieniu krzyża. Może będzie to niepowodzenie, choroba, zdrada, odejście kogoś bliskiego. W uszach będą brzmieć wtedy słowa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Na swojej drodze krzyżowej Jezus myślał również o Tobie. Niósł Twoje cierpienie, Twoje grzechy. Już wtedy byłeś obecny w Jego kochającym sercu. Droga krzyżowa nie jest opłakiwaniem Jezusa. Jest przede wszystkim nauką wiary. Na krzyżu zawisło zbawienie świata. Twój Bóg, samotny w cierpieniu, ukochał Ciebie. Czy to rozumiesz? Może zastanawiasz się, czy warto być dobrym, czy warto przebaczać, czy... A może wybierasz to, co Ci się podoba? Wybierasz grzech, jeszcze raz krzyżując Jezusa. Jezus umiera, krzyżowany codziennie przez ludzi, którzy usuwają Boga ze swojego życia. Kiedy chwale mórz chcą.
Całuję ręce, to mój lot. Gdy mnie utonę, twoje ręce to mój brzeg. Kiedy dokoła sztorm, twoje ręce to mój lot. Pokonam drogę do tych wyciągniętych rąk. Czuję, że już blisko jest to wytęsknione. Wtulam się w ramiona twe, kiedy dookoła chłup pierwsze gwiazdy nieba gest. Wskazuję drogę, może dziś się zdarzy cud. Widzę cię, jesteś tam, światło woła. Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim, dyrekcji szkoły, księżom, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom naszej szkoły, naszym miłym gościom i wam, koleżanki i koledzy, aby zmartwychwstały Chrystus udzielił wam potrzebnych łask. Na nadchodzące święta życzymy dużo zdrowia, spokoju i miłości ze strony najbliższych. Wesołych świąt!